poniedziałek, drugi dzień października. Anna Tabaka, witam i zapraszam na Silesia Flash. Polsko-polskiej bitwy o głosy ciąg dalszy i jest coraz bardziej zażarta. Jedni w Katowicach, a drudzy w Warszawie przekonywali wyborców, jak powinni zagłosować 15 października. Patrząc w kalendarz, czasu zostało niewiele, ale wystarczająco, żeby jeszcze trochę kampanię podkręcić. Łukasz Kądziołka. Wielki pokaz wsparcia dla rządu Prawa i Sprawiedliwości w Spodku. Przyszłam potwierdzić to, że wierzę wierzę rządowi, wierzę PiS-owi. W Warszawie na marszu zorganizowanym przez opozycję ludzi na pewno było więcej niż w Spodku, który może pomieścić 15 tysięcy osób. Mnie PiS by nie przeszkadzał, gdyby dobrze rządził, była praworządność, przestrzegane byłyby prawo w Polsce. Jedni i drudzy śpiewali hymn, ale jedni w Warszawie podczas Marszu Miliona Serc. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. A drudzy podczas konwencji w Katowicach. Były wymiany uprzejmości. Tusk. Ma, jak tutaj pan premier powiedział, bardzo celnie wokół siebie wielu gamoni, ale sam gamoniem takim zupełnym nie jest. I wie, co robi. Ja się nie dziwię, że dla Kaczyńskiego i PiS-u raczej Dmowski jest pozytywnym bohaterem, bo on kiedyś powiedział, że inne narody zawsze święcą zwycięstwa, a nasz naród zawsze święci klęski. Było też mobilizowanie elektoratu. Walczcie o Polskę, zwyciężymy! Dziękuję. Jak będziemy razem, to zwyciężymy! Przekaz po obu stronach politycznej sceny jest taki sam. Wybierzcie ich, to będzie gorzej niż jest, a jak wybierzecie nas, to będziecie żyli w lepszej Polsce. Prawo i Sprawiedliwość atakuje, że na Marszu Miliona Serc miliona uczestników nie było, a Platforma Obywatelska mówi o tym, że Spodek zamienił się w bunkier. Polska Jarosława Kaczyńskiego, zamkniętego w Spodku, Spodek otoczony kordonem policji, bramki, przepustki, opaski. Tam nie mógł wejść każdy do takiego Spodka. Mimo wzajemnych ataków entuzjazm jest widoczny zarówno u zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, jak i opozycji. Jednak wszystko rozstrzygnie się przy urnach. No wydarzy się na pewno dobrze. Dla jednych dobrze, no może dla drugich inaczej. I chyba z taką myślą trzeba pójść na wybory. Jedyne co pozostaje, to oddać głos i czekać na to, co się wydarzy. Kampania wyborcza nabiera tempa, a wraz z nią przybywa banerów, na których reklamują się poszczególni kandydaci. A nie wszędzie można je wieszać. Z nielegalnie wywieszonymi banerami walczą m.in. w Rybniku. W związku z rosnącą ilością pytań miasto udostępniło nową funkcję w aplikacji Halo Rybnik, gdzie mieszkańcy mogą zgłosić nielegalnie rozwieszone materiały wyborcze. Karolina Komada. Banery i plakaty, nieodłączna część kampanii. Im bliżej wyborów, tym ich jest więcej. Często wiszą nielegalnie, ale czy zwracamy na nie uwagę? Czy na kimś już robią w tej chwili wrażenie? Myślę, że nie. Przechodzimy wokół nich absolutnie bez refleksji. Ja przynajmniej w ogóle nie zwracam uwagi. Jak ktoś ma czas i chęć, to niech zgłasza. Natomiast w praktyce to chyba różnie bywa, skoro banery niektórych kandydatów zdążą spłowieć i zniknąć z ulic, nawet te legalnie powieszone, które powinny być po kampanii usunięte, więc zdobią nasze miasto aż do następnych wyborów. W każdym z miast obowiązują ściśle określone zasady dotyczące tego, gdzie można je wieszać, a gdzie nie. Jeżeli chodzi o prywatne budynki czy ogrodzenia, to decyduje właściciel. Chociaż kandydaci i tak znajdują wyjście z każdej sytuacji. Bo chodzi o równe szanse, czyli żeby i duży, i mały miał mniej więcej tyle samo środków do przekonywania ludzi. Natomiast wszyscy grają w łódkę bols, ponieważ choćby w tej chwili mamy kampanię wyborczą, która jest objęta tymi ograniczeniami, i kampanię referendalną, która nie jest. W efekcie
Całe te przepisy precyzyjne są na nic. Można wieszać gdzie się chce, co się chce i jak się chce. Banery wiszą, choć zakłócają estetykę, a często naruszają prawo. Straż Miejska w Rybniku od początku kampanii otrzymuje po kilka zgłoszeń dziennie. Dlatego miasto uruchomiło specjalną kategorię w aplikacji Halo Rybnik. Informacja o tym, że przyjęto zgłoszenie, że zgłoszenie jest w trakcie realizacji i że sprawa jest załatwiona. Jeżeli mieszkańcy zgłaszają jakąś trudność, która wymaga więcej czasu, też dostają taką informację. Jeżeli chodzi o same banery, no to staramy się działać na bieżąco i szybko, dlatego że akurat mamy taki gorący czas związany z kampanią wyborczą, niedługo wybory samorządowe. No i też stąd taka inicjatywa miasta, bo wiemy, że znowu ten problem się będzie nasilał. Władze miasta przypominają też właścicielom posesji, na których zostały umieszczone treści wyborcze bez zgody, że nie mogą sami ich zdjąć. Przypomnę, że jeżeli znajdziemy taki baner na swoim płocie, na swojej posesji, to też nie możemy go usunąć i powinniśmy to zgłosić. Co nie brzmi dobrze, bo często nam się to kojarzy z prawem do własności i z własnym miejscem do zamieszkania i wydaje nam się, że możemy go sami usunąć. Nie, nie możemy. Szczegółowe informacje na temat tego, gdzie mogą, a gdzie nie powinny być eksponowane banery wyborcze, są umieszczone na stronie sm.rybnik.pl. Miało być wygodniej i nowocześniej, a tymczasem nowa aplikacja ZTM, czyli Transport GZM, zaliczyła falstart. Mieszkańcy, którzy rano chcieli kupić bilety, w wielu przypadkach nie mogli tego zrobić. Nie mogli także odbić swoich kart w autobusach i tramwajach. Paweł Jędrusik. Nowa aplikacja Transport GZM zastąpiła kartę ŚKUP, choć niektórzy jeszcze z niej korzystają. W poniedziałek rano okazało się, że jest problem z oprogramowaniem aplikacji i mieszkańcy nie mogą kupić przez nią biletów. Dla niektórych z nich oznaczało to jazdę na gapę do szkoły czy pracy. Wczoraj zauważyliśmy, że nie do końca udała się migracja biletów, tych wcześniej kupionych przez pasażerów zapisanych na kartach ŚKUP, szczególnie u tych pasażerów, którzy założyli konto w nowym systemie przed 1 października. I od wczoraj późnego wieczora, dziś rano również widzimy problemy z działaniem aplikacji na telefonach z systemem Android. Walka z problemem trwa, ale jednym z rozwiązań jest odinstalowanie i ponowne zainstalowanie aplikacji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Nową aplikację ZTM można pobrać na telefony z systemem iOS i Android. To tam można kupić odpowiedni bilet. Kupujemy wybrany przez siebie bilet przed podróżą. To mogą być bilety jednorazowe, średniookresowe, długookresowe. Przypomnijmy bowiem, że aplikacja Transport GZM umożliwia zakup wszystkich biletów z taryfy ZTM. Można też korzystać z nowej opcji podróży start-stop. Polega to na tym, że gdy wchodzimy do pojazdu, skanujemy kod QR, a po zakończonej podróży naciskamy odpowiedni przycisk w telefonie. Pełni optymizmu, ale też obaw. Debiutujący studenci rozpoczęli nowy edukacyjny rozdział w swoim życiu. Akademia Śląska oficjalnie rozpoczęła rok akademicki, a na studentów czekają nowe kierunki i możliwości rozwoju. Karolina Komada. Około 1000 nowych studentów, a razem z nimi niepewność, ale też ekscytacja. Oczekuję tego, że trochę nas będą cisnąć, że dużo się dowiemy i że będziemy w stanie mocno się rozwinąć na tym kierunku, bo tutaj papier nie jest ważny, a to jak dużo się nauczymy, więc na to liczę. Na razie jest chyba stres, bo jeszcze nie do końca się odnajduję wszędzie w ogóle co i jak, ale też takie podekscytowanie i taka pozytywna atmosfera w sumie jak na razie chyba. Trochę będę siebie na pewno tutaj doszukiwał. A jeszcze mam parę pomysłów na pewno na siebie. Nie ukrywam, że też przyjechałem tutaj do tego miasta głównie z tego względu, że interesuje mnie tu bardzo rynek muzyczny, który jest obecny, a także jeszcze nie wiem, czego oczekuję od tych studiów. Naukę w Akademii Śląskiej rozpoczęło ponad 3000 studentów, a początek nowego roku akademickiego to również ważny jubileusz. To już 20. inauguracja roku na Akademii Śląskiej, wcześniej nasza nazwa Wyższa Szkoła Techniczna. Dosyć dużo się zmieniło, przybyło nam dużo nowych studentów, również z zagranicy. To są studenci z Norwegii, ze Szwecji, z Republiki Demokratycznej Kongo, z Ukrainy i z innych krajów. Stąd bardzo się cieszymy, że nasza uczelnia staje się międzynarodową. Nowe pracownie, możliwość wymian zagranicznych, staże w międzynarodowych firmach to tylko część możliwości. W tym roku akademickim będziemy prowadzili na dwóch wydziałach 10 kierunków studiów. Nowością będzie ratownictwo medyczne.
I nowością będą studia w języku angielskim na kierunku lekarskim. Oprócz kierunków dla przyszłych studentów otwierają się nowe ośrodki, m.in. w Jaworznie i Rybniku. Mamy rybnicki kampus, na pewno jest infrastruktura przygotowana właśnie pod placówkę akademicką. Mamy również rybnickie edukatorium, które wpisuje się w historię medycyny Rybnika, ale też całego regionu. Mamy pracownię w tymże edukatorium. Myślę, że infrastruktura jest przygotowana, czekamy na studentów. Przed studentami rok pełen nowych wyzwań i możliwości. Mogą skorzystać m.in. z programów wymiany typu Erasmus czy z płatnych staży w międzynarodowych firmach. Chorzów to kolejne miasto, w którym powstaną mieszkania w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Nowe lokale zostaną wybudowane w chorzowskiej dzielnicy Maciejkowice. Dostępnych będzie 112 mieszkań o różnym metrażu. Paweł Jędrusik. Nowe mieszkania zostaną wybudowane przy ulicy Michałkowickiej, tuż przy granicy z Siemianowicami Śląskimi. Takie mieszkania można dostać na zasadach niemal takich samych, jak w przypadku Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Są to mieszkania dla osób, które są pomiędzy tymi, którzy otrzymują kredyty w bankowości bez problemu, a pomiędzy tymi, którzy mają mieszkania komunalne i mają te możliwości. Czyli dla osób średnio zarabiających, takich, którzy są w stanie utrzymać je, a z drugiej strony wpłacić partycypację. Dziś władze Chorzowa wraz z przedstawicielami SIM Śląski i wykonawcy podpisali umowę na budowę. Nowe mieszkania mają powstać do 2025 roku, a pierwsze prace mają rozpocząć się w ciągu najbliższych 2 tygodni. Jest to największa inwestycja tego typu w historii Chorzowa. To jest pierwszy etap, ponieważ tam chcemy wybudować całkiem spore osiedle. Dzisiaj podpisaliśmy umowy. Cały czas szukamy najemców, tak żeby na koniec roku 2025 kilkaset osób zamieszkało właśnie w tym miejscu. Mamy wykonać pełen zakres robót, począwszy od konstrukcji obiektu, robót wykończeniowych, instalacyjnych i infrastruktury trochę zewnętrznej do wykonania. Myślę, że nie powinniśmy sobie jakoś z tym nie poradzić. Obiekt ma 6 kondygnacji plus kondygnacja podziemna, garażowa. Mieszkania w ramach programu SIM są mieszkaniami na wynajem. Dopiero po 15 latach będzie można je wykupić. Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.